Wolałabym umrzeć niż trafić do domu opieki społecznej. A ja chciałabym jeszcze trochę pożyć i zobaczę, jak jest tam w domu starców. Pójdziemy do pani Tereski, o której kręciliśmy film w poprzedniej edycji i zobaczymy, jak tam jest. Dają jakieś pieniądze, żebyś mogła sobie coś kupić. Tak, to znaczy część mojej emerytury. Bo przecież lekarstwa muszę kupować, inne rzeczy. Jak się zachowuje personel? No ma być miły. Ale czy jest miły? Ja tak mało mam do czynienia z personelem, bo mnie nie trzeba obsługiwać. Jak chciałam mnie umyć, to broniłam się, ale ponieważ to był początek, to powiedziałam, musimy panią obejrzeć. Nie mam skórnych chorób. Tylko nie podoba. Jak się właśnie zdarzają takie zajęcia w grupie, to lubisz tam bywać, jak są... Nie muszę, nie muszę. Ale nie lubisz, nie chcesz tam... Tam są zajęcia, na przykład takie manualne jakieś, a mnie i tak to nie pomoże. Tam trzeba by było dokładnie to, co ona chce. Ja jestem kot, robię, co chcę. Ja podkradam pisma tej pani, ale to, co mnie interesuje, to jej nie oddaję, bo ona już przeczytała je. Ten dom to jest taki, jak w twoich wyobrażeniach, zanim zamieszkałaś? Ja nie miałam żadnych wyobrażeń, tylko ja wreszcie się chciałam uwolnić od tego prywatnego właściciela. Bo on paskudnie się zachowywał. Poza tym mam tylko zimną wodę. Piec kąpielowy jest nieczynny, stary, zepsuty. Ale jeżeli chodzi jeszcze o ten dom, no to muszę panią przyznać, że jak ktoś się do tego domu dostanie, to powinien dziękować Bogu. Bo tu jest naprawdę bardzo dobrze. Pokoje są pojedyncze, każdy mieszka sam, a to jest bardzo ważne. Bo w innych domach po dwie osoby, a dwie osoby, no to już wiadomo. No i my się jakoś tutaj przyjęłam się, a teraz się przyzwyczaiłam. No i czekam na co? No na jakiś rezultat życiowy, bo innego nie mam. Ja sama zdecydowałam, że ja tu przyjdę i bardzo się cieszę, bardzo. Dlatego, że mam opiekę, spokój, ciszę, a najważniejsze ciepło. Ja nie muszę o nic się martwić, a to jest bardzo ważne. Tu na oku to są chodzący w tym naszym korytarzu. No w razie czego coś się dzieje, to naturalnie, że tak, wie pani, czy któraś jak upadnie, czy coś takiego, to się dzwoni, czy tego. No ale tak, wie pani. Nie ze wszystkimi można się od razu tak zaprzyjaźnić. To jednak jest 18 pokoi, 18 osób. To nie jest takie proste. Chociaż ja tu już jestem już 11 rok. Och, to już bardzo długo. To już pani na pewno się z kimś zaprzyjaźniła. Proszę panią, przyjaźń to jest wielka rzecz. Bo wiecie co, ja nie wiem, niektórzy jak chcą, czy nie lepiej krok do tyłu, bo to strasznie mocno leci. No, uwaga. A 50.
Czyli to jest lepsze wyjście, niż by była pani sama w domu? Oczywiście. Gdyby przychodziła taka opiekunka i pani tak, pomagała. Tak, tak, bo te opiekunki to wiemy, jak one pomagają. A tak to trzeba było po prostu prosić o cokolwiek sąsiadów. O cokolwiek sąsiadów, żeby pomogli. A to jest żaden komfort. Czyli poleca pani, żeby... Polecam jak najbardziej każdemu, żeby jeżeli jest w takiej sytuacji, to żeby właśnie przyszedł do takiego domu. Jest grupa osób, z którymi można się bardzo dobrze dogadać i nie czuje się człowiek samotny. Absolutnie. Nie czuje się człowiek samotny. Czyli są takie przyjaźnie, jakby małe rodziny. Tak, takie małe, tak, tak. Porozmawiać można z każdym, ale tak szczególnie to właśnie kilka osób jest takich, co można sobie porozmawiać. Pójść sobie na herbatkę do drugiego pokoju. Mają jakieś tak, wspólne zainteresowania, tak, panie. Tak, tak. Tak. Także jest pod tym względem można jakoś. No mamy zajęcia przecież na świetlicy, więc na każde zajęcia można chodzić jak ktoś chce. Ja na przykład chodzę i jest czas wypełniony. Mieszkam tutaj od 30 lat, leje mi się na głowę. Pod parasolem w ubikacji musieliśmy się załatwiać. Myślę, że będę zmuszona przejść do domu starców, żeby jeszcze trochę pożyć i chodzić i godnie dożyć swojej starości.